dziś wygramy! Orły! Cześć, witajcie, ocalić od zapomnienia, Orleta Reszel, kolejny wywiad naszego cyklu. Dzisiaj moim, Rafała Romańczuka i Państwa przede wszystkim gościem jest Pan Stanisław Majkrzak. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Stanisław, śmiało można powiedzieć, kolejna z legend tego klubu. 20 lat, jak sobie tutaj przejrzeliśmy teraz notatki, 20 lat związany z seniorami, ale pewnie od seniorów się nie zaczęło, tylko już wcześniej ganiał Pan za piłką. Tak. Tylko ja tam tutaj, bo to jest tak jak... Ja kończyłem z Morągowią Morągowo sezon, to ja, jak sobie dobrze przypominam, to tylko rok pobyłem, potem jeszcze 3 lata grałem. Prosili mnie, jak po tym ciężko się zrobiło, to po roku przerwy ponownie zacząłem grać przez 3 lata. No, ale do końcówki dojdziemy. Zacznijmy od początku. Co Pana na stadion tutaj w ogóle przyciągnęło? Kiedy Pan zaczął? Czy w Tramkarzach, czy w Młodzikach? Pamięta Pan jeszcze? Nie, to tam te moje początki to były takie, za tą piłką się ganiało, bo ja się na stadionie urodziłem, nie? Tutaj nie, to było tak. Kiedyś takich zespołów tam tylko byli juniorzy. Nie było Młodzików, tam innych takich młodszych tych. Od juniorów się zaczynało. I ja tak naprawdę to nie grałem nigdy w juniorach, tylko tak się biegało. Mój pierwszy debiut to był z Huraganem Morąg, drugim Huraganem Morąg, nie wiem, który to tam był. 65 chyba, tak? 65. No, tak. To 65. No i od tamtej pory nieprzerwalnie już grałem do końca. Nawet służbę wojskową, którą odbywałem w Biskupcu, spędziłem przez 24 miesiące na boisku wreszcie. Czyli nie było tak, że skaperowali Pana gdzieś tam do grania? Nie, innym? Miałem do... Już byłem Biskupców tęczy po prostu, ale prezes Franek Branicki przyjechał do dowódcy pułku i dogadali się, że ja będę przyjeżdżał na mecze do Reszli. I udało się. Udało się. No i przez te 20 ponad lat awanse zaliczone w zasadzie wszystkie, które w tym czasie były, tak? Oprócz jak do trzeciej ligi, tej już takiej państwowej, nie? To nie, no bo ja nie grałem wtedy już w piłkę, już wtedy byłem po... 84 rok, tak. Czyli sezon wcześniej Pan skończył? Sezon wcześniej skończyłem grę w Ornettach, tak. Tak, ale wspomniał Pan jeszcze wcześniej za kulisami o tym swoim debiucie, że jakby zasługę w Pana debiucie miał Pan Jurek Bałuszko, tak? On mnie zabrał na ten mecz i... Załatwił z rodzicami, że Pan może jechać. Tak, że mogę jechać, tak. A ile to Pan miał lat wtedy? Który to był rok? To 65, tak? To 65 to miałem 15 lat. Czyli tak jak dzisiaj młodzież debiutuje, taki Pan od razu zadebiutował. No i szybko w tej hierarchii Pan awansował, tak? No bo szybko musieliście jako ta nowa fala wejść do zespołu To było grać. Tak, to sporo młodzieży, ale przede wszystkim to byli chłopcy z domu. Czyli Pan tutaj też mieszkał, bo był gdzieś tam w stadionu, tak? Ja na stadionie mieszkałem, przecież tam, gdzie Mirek Rojek, tam to przecież ja tam mieszkałem. Na Norwida 9. Czyli cała Orlęta jakby lat 60. to Zydlągowcy. 9 nas grało. 9 z Zydlągu, tak? Tak. A dużo osób z miasta przychodziło i interesowało się tym, żeby dołączyć do Was? To były takie czasy, że miasto wtedy za specjalnie się nie gasnęło do tego. Oni tam mieli te swoje gierki, tam za parkiem takie boisko było i oni tam na tym, nas tam często zapraszali na te boisko, ale jak my im powiedzieliśmy, to przychodźcie do nas tutaj na stadion, chcecie mecze pograć, to tutaj na stadionie. To pani Zania nam piłkę dawała, oni pierwszy raz taką piłką grali w ogóle. Dlatego to zawsze im proponowaliśmy, że gramy mecze w poprzek boiska, nie? Ale oni chcieli, przychodzili w 9, chcieli na całe boiska. Wyniki były dosyć duże, niżej jak 10 nie przegrywali nigdy. Aha, czyli generalnie Zydlągowcy stanowili o sile piłki w Reszlu, tak? Tak, to prawda. Mhm.
i dobrze, no i weszliście tą młodą falą. Pierwszy sezon, tak jak już poprzedni rozmówca mówi, nie udało się, a w kolejnym już awansowaliście, tak. Pamięta pan jakieś momenty z tego awansu? To było tak dawno. Że... No ale jakieś mecze to może utkwiły z tych pierwszych lat w pamięci. Ja nawet nie wiem, jakie tam zespoły za specjalnie grały. Ale swoich kolegów się... pan pamięta? No tak, no. Grali to przecież to stąd był to Stasiek Olczak, Jurek, ten Pałkszton był trenerem i grał, Pyżak. To wszystko stąd, z Ydlągu. Warkalewicz się włączał do gry. Ruszkul, taki był tam, na dole mieszkał. Brunow taki przy kości gość, on na bramce. Tak sobie tam pokrywał. Był taki, ale on nie był stąd, on tylko tu stąd miał dziewczynę, Safin się nazywał. Krótko grał, ale grał. On był z Churbieszowa tutaj, przyjechał i tutaj u nas grał. To tych, co tam się pamięta, nie? A ten mecz w Pisztynku pan pamięta? Jak robiliście awans w 68? Ja w tym meczu nie grałem. Nie? Nie. Nie puścili mnie z wojska, po prostu byłem na poligonie w Muszakach. Mhm. Czyli a jak dowiedział się pan, że... Ja od razu drużyna... widziałem od razu mnie... Nie wiem, jak oni tam się do dowódcy tam... Kiedyś jak... telefon to... Tak, to, tak, ale rzadkość, tam tak? Te wojskowe te były i widziałem od razu, że jest awans. Ale w tych meczach wszystkich, co ten, to grałem, pamiętam. To... Oj, tam. Z Polonią się najciężej grało się z Polonią. Mówimy o Polonii Lizbar Warmińskiej. Tak. Ogólnie ten awans, jakby nasi poprzedni goście mówili o tym, że to było wielkie wydarzenie w Reszlu, tak? Że, tak, że tak, tak, tak. Cały pokój przyszedł ulicami miasta, jakby świętując... Tak. To lepiej by moja żona opowiedziała, bo ona akurat to wszystko widziała, ja tego bym w wojsku. Żona uczestniczyła w pochodzie. Proszę? Uczestniczyła w pochodzie żona. Nie wiem, czy na tym pochodzie uczestniczyła. Ona jeździła ze mną na te wszystkie mecze, ale jak mnie wtedy nie było, to chyba ona nie była na tym meczu, nie wiem. Ale już tam przy tych obchodach w Reszlu to pewnie tak. Już później na ten pierwszy sezon w tej trzeciej Lidze Olsztyńskiej już pan wrócił z wojska, czy jeszcze pan... Tak, ja byłem jeszcze... Który to był rok? 68-69 sezon. No to ja w 68 wyszedłem z wojska w październiku. Na pierwszy mecz, jak wyszedłem z wojska, pojechaliśmy do Juranda Bemowa. Bemowa. Czyli też na wojskowe tereny. Tam przegraliśmy chyba 2-1. Zgadza się. Dobrą ma pan pamięć. Tam 2-1 przegraliśmy, a przed samym odejściem do wojska, już byłem, w poniedziałek miałem iść do wojska, a w niedzielę graliśmy ze Stomilem Olsztyn, w Reszlu. Oni też wtedy walczyli o awans. Bo to my walczyliśmy, oni... Mówimy o sezonie poprzednim, tak? Tak, tak. W tym, którym robiliśmy jak... awans, tak? Tak, tak. Czyli zakończył się meczem z tym. Taka ciekawa sytuacja. Ja byłem taki nieopiszony jeszcze za bardzo chłopak, a to już do tego wojska się szło i... No i gramy, Stomil prowadził, oni tu prowadzili 1-0. No i sędzia gwizdnął karnego i oni mówią, to do wojska odchodzisz, stawiaj, będziesz strzelał. No ale jak to człowiek młody, głupi, to przymierzałem w okienku i ta piłka poleciała obok słupka. Nie? Ale ten mecz chyba zremisowaliśmy, mi się wydaje, 1-1 był. A to było na wyjeździe w Olsztynie? W Reszlu. Tak. No zgadza się, 1-1. 29 października 67 roku? No to było. No. A Stomil wtedy występował pod nazwą OKS OZOS. Tak. Olsztyńskie zakłady. No i tak patrzę, że tutaj Polonia Lidzbar właśnie Warmiński dała po piętach. Tak, cały czas. Mhm. Ale trzy zespoły awansowały wtedy. My, Stomil, znaczy OKS i Polonia. Tak, tam jakieś tam były organizacyjne. Tak, to akurat to pamiętam, to jak to było. No i kogo na przykład z tej drużyny trzecioligowej pan pamięta tak dobrze, nie wiem, jako solidnego piłkarza, gracza,
Już nie mówiąc, tak, tak, już nie mówiąc o tym, że pan pewnie brylował w środku pola. Nie no, tam ja grałem w środku pola i to muszę, tak źle się nie grało, dobrze się grało. Ale było z kim grać. Pyszak był niezłym zawodnikiem. To był straszny nerwus, ale... Pan Jurek, tak? Tak, Jurek, ale to był dobry zawodnik. Tam też nie dał nikomu pogadać, jak ktoś z Łokty przyjechał do zespołu, tego, to musiał cicho siedzieć. No. Olczak był dobrym zawodnikiem, stoperem. Stasiek grał na stoperze, Leon Witt. W bramce. Tam mi się wydaje, ja tam nie chcę nikomu tam tego, bo tam bo jajo to by mógł, to by się na cement rzucał, nie wiem, bo to Ale tak technicznie dobrego zawodnika w bramce, jak był Leon Witt, to zresztą nie było. Może Węcławek. Tak? Węcławek był dobrze wyszkolony technicznie bramkarz. To też było później, to też było w trzeciej lidze. Ale z tych wszystkich bramkarzy, których ja tam pamiętam, z którymi grałem, to był Osiński, był Miczko, był Wiesiek Rówczyński, to oni wszyscy jednak byli słabszymi bramkarzami jak Leon Witt. Ale on krótko w tej trzeciej lidze olsztyńskiej krótko grał. Oni sezon, jak pierwszy sezon na słabo poszedł, byliśmy chyba na czwartym miejscu od końca. Tak mi się tam on co nawet na ósmym skończyliście. No tam wiem, że to za specjalnie nie było, nie wyglądało. Tam mieli... No i się tam ci starsi ludzie tam już tak sobie postanowili. Leon Witt, Stasiek Olczak, to wszystko mówią, że oni kończą, odchodzą. Jurek Pyszak, wszyscy oni. Wszyscy poodchodzili. I już na wiosnę wyszliśmy młodym zespołem, bo mieliśmy dobry zespół juniorów. To trzeba przyznać. To kto tam wtedy wszedł do zespołu? To już wtedy na stałe wszedł. Maniek Pakulski, tam ci wszyscy młodsi ludzie. No tam pojawiają się nazwiska Filipowicz, Wróbel. No tak, to oni wszyscy tak właśnie z tego zespołu juniorów powchodzili. Pojechaliśmy na rewanż do Pisza. Na pierwszy mecz, bo pierwszy mecz graliśmy z Piszem tutaj w Resztu na rozpoczęcie. Wygraliśmy co 2-0. No i pojechaliśmy do tego Pisza, a oni tam zobaczyli, Pfal między innymi tam grał. On tam cały prym wodził. I mówi, o takimi dzieciakami przyjechaliście, to skroimy was dzisiaj. A my wygraliśmy tam gładko 3-0. Pakulski strzelił dwie bramki, jedno ja strzeliłem. Super. Tak to było. No i później... I Pakulski, ten, a nie wiem, że on to mówił. Obie bramki ja mu zagrałem. To tylko dobił. Nowe dostawił. Dostawił. List pola karnego, jak pan tutaj mówił. Tak, tak, on tak, to jego miejsce było. Ale trzeba przyznać, że kochał to piłkę. Panie Stasiu, a mecz później, tutaj właśnie był taki, było takie pamiętne wydarzenie w Reszlu, mecz z Wiktorią Bartoszyce, który został przerwany ze względu na jakieś tam... Burdy, tak? Na mógłby pan coś powiedzieć o tym meczu? Mecz jak mecz. No, wygraliśmy 2-0. Strzelił bramkę, jak już mówiłem, Grzesiek Leskiewicz i Pagacz, nie Maniek Pakulski, od razu mówię, na 100% strzelił Pagacz. Kazik Pagacz. Poprawimy nasze notatki. No i tego. No i ten mecz się odbył do końca, no niby tam były jakieś tam, na boisku to nic tam specjalnego się nie działo, no graliśmy twardo, Wiktoria grała twardo, Wiktoria to był dobry zespół wtedy. Ale w tym meczu akurat Wiktoria nie miała nic do powiedzenia, że oni nie potrafili przegrywać, to z tego się wzięło, bo kibice tam, a nasz prezes Franciszek Braniński był dobry chłop, ale niepotrzebnie tam wszedł w ten tłum tych kibiców. Nie wiem, czy go tam ktoś uderzył, tylko wiem, że byłem na sprawie w Biskupcu. No tak, no głos olsztyński... Bo dali mnie tam, że tego, no, i główny tam winowajca, a od nich to był Stasiek Cieczko niby, że on tam najwięcej na to trafił. Grał, to prawy obrońca był tak, on raz wreszcie był w tym zakładzie. Ale tam na sprawa się odbyła i wszystko ugodowo się zakończyło i koniec. Po sportowemu. Po sportowemu, tak. No to mamy pierwszy sezon jakby za sobą. Później jeszcze przez dwa sezony Orlęta grały w tej trzeciej lidze olsztyńskiej, no ale gdzieś tam notowały różnie spadek, było. Tak? Najwyższą porażkę to chyba ponieśliśmy w Działdowie. Tam chyba było 9-0. Ja już sobie nie przypomniałem, ale wysoko przegraliśmy ze startem Działdowo.
No pan wspomniał, że był taki moment kryzysowy trochę, tak? Gdzieś tam. Nie, nie wiem, czy był kryzysowy, czy nie. Tam oni gra, u nich grał wtedy, tak, nazywał się, nie wiem, Marian, czy jak, Perlejewski. O Jezu, co on z nami wyprawiał tam. Tam na tego. Dobry zawodnik, on potem grał w Armii Olsztyn, jak Warmia awansowała do drugiej ligi. Bo kiedyś nie było tak jak teraz, tam była pierwsza liga i druga liga. To on najwięcej nam szkody zrobił, ale po prostu start nas tam zjechał niemożliwie. No ale dobrych momentów pewnie też nie brakowało, mimo tego, że tam utrzymaliśmy się. No bo... Taki był cel od razu? Tak. Nie, no bo żeby wyżej tam tego, podejrzewałem, że ani organizacyjnie, ani finansowo nas nie stać było za specjalnie, no bo to wtedy jeszcze nie było, wtedy był dyrektorem Remy Bednarski. No nie był wychowawcą, tam, ale to nie był żaden kibic ani co. Nie przeszkadzał po prostu, nawet w tym czasie pamiętam, mieliśmy nawet, dał zgodę, że wszyscy, którzy w Remie pracują, mogą godzinę wcześniej wychodzić, żeby... Na trening sobie spokojnie. Tak, spokojnie. Tak. No, czyli to były takie wymierne korzyści tego, że się tam... Były wymierne, dopiero jak przyszedł Gola. A to już, jak przyszedł Gola, to już nie graliśmy w trzeciej lidze olsztyńskiej, bo tam znów nastąpiła organizacja, reorganizacja i zrobiła się ta Liga Okręgowa. Tak. No. I jak on przyszedł, to już mieliśmy takie przyzwoite korzyści za każdy mecz wygrany z pieniążków. Aha, czyli warto było się starać na boisku. Tak. A powie pan, wtedy wszyscy zawodnicy pracowali w Remie, czy większość? Nie, większość pracowała w Remie, ale nie wszyscy. Mhm. Byli nauczyciele pewnie jacyś, tak? Nauczyciele chyba żaden nie grał. Już nie? Po panu nauczyciel już nie? Nie, nie było. Był tylko jeszcze wcześniej Nalepa, tak się nazywał. Tadek, nie chyba. On szybko umarł. On mieszkał tam, nad, gdzie teraz jest piekarnia, gdzie, nad Szewcem, o tam góry, to tam oni tam mieszkali, to on. On grał, bronił w Reszlu u nas na bramce. Aha, jeszcze zapomniałem, że jeszcze bronił tutaj taki Lipski z granicy Kiętrzyn u nas w Reszlu. Też taki dobry chłopak. A w jakich latach? To lata 60. czy raczej 70.? To już było, jak była ta trzecia liga, to oni tak. On przyszedł taki, no nie, jakoś, ich tak trzech przyszło. Rożek i ten, a tego trzeciego to nie przypomnę sobie. Wspomniał pan o granicy, to ja tak zapytam. Z granicą to zawsze mecze takie derbowe się określało. Za waszych czasów to te derby najważniejsze też były z granicą, czy może z kimś innym? Tylko z granicą były, no z Tęczą, tak, ale przeważnie z granicą. Taki pamiętam słynny mecz tam w tym, z Kiętrzynem. Pojechaliśmy, oni tam mieli ten skład taki mocny wtedy, Furlepa, te wszystkie, te burkackie, to dobrzy chłopcy byli to. Przegrywaliśmy 5-1 ten mecz, ale zremisowaliśmy 5-5. Zremisowaliśmy 5-5 i mogliśmy strzelić bramkę na 6-5 w samej końcówce meczu. Leszek Wróbel chyba z 3 metrów posłał piłkę obok słupka. Ale to faktycznie były takie mecze derbowe, tak? Tak. To były zawsze derby. Jak graliśmy mecze derbowe z tym, z granicą, to nie było tak, że granica miała zdecydowaną przewagę. To raczej tak na remis to wszystko szło. Jak oni wygrali w resztę mecz, my jechaliśmy do Kiętrzyna i w Kiętrzynie wygrywaliśmy. To nawet jak była trzecia liga już chyba wtedy. Nie, to nie była trzecia liga. To była okręgówka. Jak walczyliśmy, to już wtedy nie grałem, pamiętam. To granica miała problem tam, żeby wygrać z Orlentami. Nawet w Kiętrzynie. A te mecze w Kiętrzynie już na Bydgoskiej się odbywały? Tam, na Bydgoskiej, tak. Bo ten mecz, który był 5-5, to już na tym boisku tego
zakładów wychowawczych. Tak. A potem to już tam leciało, jak spadliśmy z tej trzeciej ligi olsztyńskiej i z tej okręgówki, bo tam też tak było, że był spadek. Tak. To graliśmy w tej A-klasie, to chyba nie wiem, ile my graliśmy. 3 sezony, czy ile, żeby z powrotem awansować do okręgówki. A to potem już do jak awansowaliśmy do okręgówki, to już chyba był wtedy Pasek, ja nie wiem, też trenerem. Tych trenerów to ja tam nie było. Tam jeszcze tu był taki trener z Kętrzyna, on się nazywał Frydenberg. Frydenberg. No. Ale chyba był z Biskupca. Biskupca był, tak? Na motorze go dowodzili na ten. Nie wiem, czy on był z Biskupca, czy on. Ja go pamiętam dobrze, bo ja z niego grałem. To był bardzo dobry szkoleniowiec. No właśnie słyszeliśmy opinię. Wcześniej, że pokazał, na czym polega. Tak, to był dobry. Piłka nożna. Tak, dobry chłop. To był dobry szkoleniowiec. A tam nie można powiedzieć, że Pałusz to nie pokazał, bo tego. No może tam trochę był śniosku, bo to nauczyciel, bo tam jak tego, ale. Jak potrafił, tak trenował. Ale trenował, ale miał zawsze dużą frekwencję na treningu. Nigdy nie było parę osób, zawsze był pełny skład. Pan Pałusz to wspominał jeszcze swoje lata treningu jedną piłką, bo tak było. Pamięta pan ten przeskok, że faktycznie Orlęta taki organizacyjny skok zrobiły, że w pewnym momencie się zrobiło naprawdę, mamy i sprzęt, i możliwości do treningu. Kiedy to się zadziało? Jak awansowaliśmy do trzeciej ligi olsztyńskiej tej. Mhm. Już mieliśmy wszystko. Wtedy się zrobiło. Sprzęt, wszystko było. To była głównym sponsorem, było już wtedy była. Wcześniej już tamtego, ale już tak jak awansowaliśmy, to już Rema się stała prawdziwym sponsorem. I może to trochę był błąd. Bo wszystko przyjęła Rema. W tamtym czasie nawet stadion należał do Orląt. Nie był miejski. Było przypisane, że to było, że Rema o to wszystko dba i. Tego. No a potem jak już tak nastał kryzys tej Remy, nie było już tak wesoło, no to było kłopot wejść do ratusza po jakiekolwiek pieniądze, bo no macie Remę, to niech Rema, to wszystko Remy. To dłuższy czas trwało, zanim to się wszystko normowało. Miasto z powrotem to przejęło wszystko. To tak to. Takie różne mecze, ze Stalą Giżycko pamiętam, dużo meczy się grało. Znaczy oni też, to był dobry zespół. Tam przeważnie przegrywaliśmy, ale u siebie też wygrywaliśmy wysoko. Niżej trzech to nie z nimi tutaj zawsze wreszcie pamiętam. A w tych wszystkich meczach to grałem. No jak opisywałem te sezony po spadku z tej trzeciej ligi olsztyńskiej, bo w trzeciej lidze olsztyńskiej zagraliście 3 sezony, tak, później był spadek. No to w tej A-klasie 5 sezonów Orlęta spędziły, z tym, że już w 4. sezonie grały barażowy mecz o wejście do tej trzeciej ligi olsztyńskiej z Agrokompleksem Kętrzyn. Tak. W Rągowie. Przegraliśmy 3-0 w Podobliżce. I podobno tam. Metody treningowe przygotowania do tego meczu mogły zawieść, bo nasi rozmówcy mówili. Nie wiem, kto tam. No, trenował wtedy, pojechał z nami jako trener Jurek Pałusz. On z nami tam był na tych zajęciach. Nie wiem, czy ja nie będę się wypowiadał na temat przygotowań, bo skąd ja mogę wiedzieć, czy to było dobre, czy złe. Mnie akurat to nie przeszkadzało. Bo ja tam w tamtych czasach, jak ja byłem w wojsku, czy tam trochę później to może już tak. Ale jak byłem w wojsku i przed wojskiem, ja mogę 2 mecze spokojnie wybiegać bez żadnych kłopotów. A właśnie, a moi koledzy, którzy tam właśnie grali w tym meczu w Morągowie z tym Agrokompleksem, narzekali, że trener niepotrzebnie w przeddzień zrobił taki duży trening biegowy, no tam pogonił nas dookoła tego jeziora Czos tam. Tam trochę tych kilometrów było, nie? Ale ja uważam, że to chyba nie był. Nie był powód porażki. Nie był powód porażki. Piłkarsko? Piłkarsko byliśmy lepsi przez całe 90 minut. W dogrywce oni nam strzelili bramki. Powinniśmy ten mecz wygrać w 90 minutach i koniec.
No ale udało się sezon później, tak? Tak, sezon później awansowaliśmy. Mhm. Nie było kłopotu. Ale czy to też było takie święto jak ten nie, pierwszy awans? Nie, to już tak spokojnie wszystko się tak? Było. Tak. Naturalnym biegiem, tak? Byliście od początku uważający tak, faworytów ligi? Wiem, tam było kilka zespołów, które chciały awansować. Mhm. Ale wy też mieliście jasne. Tak, tak, mieliśmy tak. Wiedzieliśmy, że my chyba awansujemy po prostu po tych zespołach, które tam były. To... Tam Tęcza Biskupiec była za plecami Baranowo, to grało całkiem nieźle. Mhm. Ale się udało. Ostatni mecz 10-1 z Sontopami. Z Orkanem Samolewo. Z tym Orkanem to różnie tam było zawsze. Pamiętam, ja to do dzisiaj pamiętam, nie mogę, pojechaliśmy tam do nich na mecz i tam już Wacel ten Dejna grał w tych u nich tam. Jak my mogliśmy ten mecz przegrać, to ja nie wiem. Przegraliśmy, no. A mecze z Tytanem Łankiejmy, pan pamięta, bo mamy pamiętam kolegę, który i Tytan, i Orlęta bardzo mocno. Ten ją zawsze komentuje i tak wrzucał wspominkowo, że Tytan Łankiejmy był w tej samej lidze co Orlęta. Pamięta pan jakiś ale mecz z tymi zespołami tam z tamtej strony, mhm, oprócz Wiktorii, to nie przegrywaliśmy. Mhm. Ani nie przegrywaliśmy z tym. Z Łyną rzadko przegrywaliśmy. Zdarzały się porażki, ale też nie tam. My z tamtej strony to tak jak raczej ogrywaliśmy te zespoły, nie? Oprócz Wiktorii, bo z Wiktorią to zawsze było na nożach. Jakbyśmy nie grali, to tam zawsze było. No Tytan to tam, no jak Tytan, tam grali wszyscy chłopcy. Bartoszyk tam przecież nikogo nie było z tego. Dzwonki. To wszystko był Wiktoria Bartoszyk. Jak Wiktoria się sypała, to część zawodników dobrych poszło do Łyna, a część to no, tam gdzieś po tych wszystkich okolicznych miejscowościach. No tak. Czy po tym awansie w 76 roku pojawiły się takie rzeczywiście w Reszlu chęci robienia wielkiego futbolu, jeśli chodzi o tutaj właśnie klub? Jak przyszedł Pasek, jak został Pasek tym trenerem, to wtedy już tak wszyscy myśleli, że awansujemy do trzeciej ligi. I mogliśmy awansować, tylko że wtedy były baraże. Nie? Moi koledzy, którzy już po mnie grali, mieli szczęście, bo grali baraż z Rucianem, nie do, a my graliśmy z Gwardią Białystok, a Gwardia Białystok to nie Ruciany. Mhm. To był sezon 79-80, Orlęta zdobył mistrzostwo tak, okręgówki tak, i graliśmy, żeby wejść do tej trzeciej ligi. Tak. To... Pamięta pan te mecze z Gwardią? Tak, no grałem w tym meczu. Mhm. Wcale nie musieliśmy tego przegrać. Mieliśmy przewagę normalnie w 90 minutach. Graliśmy, nie powiem, że tam ale lepiej od nich graliśmy. Oni trzyli nam bramkę, a my mieliśmy potem Romek Uglarynko, miał tak gdzieś 16 metrów. No, piłka była do uderzenia, uderzył obok słupka. Nie wiem, czy byśmy wtedy ich ograli, jakbyśmy to wyrymisowali, ale zawsze powtarzam, to była Gwardia Białystok. A gdzie ten mecz się odbył? Na neutralnym? W Wyszkowie. Czyli co mówicie? Gdzieś tam po połowie drogi, powiedzmy nawet niekoniecznie, bo to bardziej wy mieliście bliżej niż tak Gwardia. No ja nie wiem, czy Białystok dalej bym miał tak do Wyszkowa. Tam jest, ale przede wszystkim miał lepszą drogę, bo no tak, przecież na Warszawy to Białystok do Warszawy tam jest. Czyli jakby Pasek, Andrzej Pasek, tak? Tak, tak. Już jak się pojawił, to już coś wisiało w powietrzu, tak, że tutaj tak, się to już my, już było. Tak. Już Bośnia się mówiło, że możemy awansować do trzeciej ligi. Zresztą zespół też pokazał, bo przecież mistrzostwo wśród silnych drużyn jednak tak, tak, okręgowych to... No to wtedy, nie rady wyczynić. Wtedy w tej najwyższej grupie olsztyńskiej to tam nie grały byle jakie zespoły, tam grały przecież same. Mhm. No tak. W tej drużynie, między innymi w tej drużynie, ale tak naprawdę w drugiej połowie lat 70. pojawił się też w drużynie inny piłkarz o nazwisku Mike Szak, pan Jurek, tak? Tak, tak. Ale z tego co wiem, to nie... Nie, to nie rodzina, takie same nazwiska. Tak, tak, ale pan Jurek
Też zapisał się w kartach historii. Był bramkostrzelny i... No, był. On przyszedł do Reśla. Nie z Bisztynka. On przyszedł do Reśla z Dębicy. Czyli całkowicie z drugiego końca Polski. No, on poszedł z Bisztynka jako młody chłopak do Dębicy, grał tam w drugiej lidze i wrócił. I do Reśla przyszedł z drugoligowej Dębicy. Tak? Tak. Jego wspominają właśnie tutaj jako bardzo dobrego zawodnika, nie? Wreszcie, że to... Dobry zawodnik to też, tylko że był lejny. To taki drugi Maniek Pakowski. To prawda. No to czyli... Prawdziwym zawodnikiem, takim grającym, który umiał w piłkę wszystko prawie, to był Rysiek Szacnowski. Mhm. Ale podobno też był charakterem, bo tam Gazeta Olsztyńska raz wynotowała, że chyba został zdyskwalifikowany na pół sezonu za, nie wiem, czy jakieś tam rękoczyny. Tak. A to różne rzeczy bywały. Tak to było, pamiętam. Z tym Ryśkiem, no, ale Rysiek umiał wszystko. On był najlepszym zawodnikiem spośród wszystkich sosnowskich. Mhm. To mogę śmiało powiedzieć. I oni nawet Tadek, który wreszcie grał, co on tam, Tadek grał w drugiej lidze, przecież po Gwardia Szczytno była w drugiej lidze. Jurek grał tam też w tej drugiej lidze. To Tadek jak przyszedł, to mówi, że lepiej grającego w piłkę jak mój brat Rysiek wśród nas nie był. On z nami robił, co chciał, mówi, kręcił nas jak baranów. Ale Rysiek Sosnowski przybył do Reszla też chyba w połowie lat 70. To już jak byliśmy, już jak Pasek, no to już jak awansowaliśmy do, graliśmy ten baraż z Gwardią, to jeszcze jego nie było. To w następnym sezonie i przyszedł Jurek Majszak i on przyszedł. Czyli to już się zaczęły też powoli takie właśnie ściąganie tych zawodników z zewnątrz? Tu nikt nikogo nie ściągał. Sami przychodzili? Sami przychodzili. Za pracą. Tak. Arema wtedy funkcjonowała dość solidnie, tak? No, tak, solidnie. Zatrudniała mnóstwo osób. No, w tamtym czasie było ponad 1000 osób pracowało. To był po ZOS-ie Olsztyńskim drugi zakład produkcyjny, tak? Nie, Faryl był jeszcze. A, jeszcze Faryl, tak. I dobre miasto było. Warfama dobre miasto. My byliśmy w czołówce, ale tamte zakłady więcej zatrudniały ludzi. No im bliżej tej prawdziwej trzeciej ligi, tym klimat w Reszlu kibicowski tak... To już jak przyszedł ten, jak graliśmy baraż z Gwardią Fajne. Białystok, to już cały czas się mówiło, że w Reszlu będzie trzecia liga. Sezon... drugi, czy tam sezon trzeci, ale na pewno będzie. Mhm. A jeszcze przed paskiem Paweł Pfal, tak? Tak. Jak oceni jako, tego trenera? Jako organizator to był dobry facet. No, szkoleniowcem nie był za specjalny. Trenował, no, ale nie był za specjalnym. Był bardzo dobrym organizatorem. Wszystko to tego, co trzeba, to było na miejscu. No, trener jak trener. No. Nie z każdym mógł się... Najwięcej właśnie ludzi do Reszla przyszło za czasów Pfala. Było tutaj na treningu, jak było nas 20, 22 przychodziło. To było 11 przyjezdnych. To wszystko jego, on i wszyscy. Paweł Pfal ich wszystkich ściągnął tutaj, a mieściło się w składzie 3. Mhm. Czyli cały czas bazowaliście jednak na swoich, tak? Tak, bo Pfal znał naszą zasadę. Nasza zasada była jasna. Bo on mówi, że to ten będzie. Nie, trenerze. Obcy będzie grał, jak będzie zdecydowanie lepszy od naszego. A jak jest na równi, to nasz gra. Taka była zasada. I nikt tego nie podważał. Bardzo logiczna zasada, tak. I tamtego normalnie to Paweł przestrzegał. A z przyjętych to grał Krzysiek Banach, jak on się ten drugi, Popowski, jak on miał na imię Popowski? Zbigniew. Zbigniew Popowski i Wiktorowicz.
oni mieli miejsce na ten, ale pozostali byli tylko po to, że byli, no, trenowali. No, rzadko wchodzili na boisko. Przez całą swoją karierę piłkarską grał pan w środku jako pomocnik, czy już tam im starszy, tym bardziej do tyłu cofnięty? Pojechaliśmy na mecz do Warmii Olsztyn. Warmia Olsztyn to jest zawsze trudny rywal. Trudny rywal. Tym bardziej, że u siebie. Warmia zawsze miała dobrych zawodników. No i nie wiem, jak to wtedy u nas na tym stopeczek grał. No to, także on w tym meczu nie mógł wystąpić. No i tak jechaliśmy tym autokarem i tak mówimy to, tak, Stasiek, zagrasz pierwszego. Trener mówi, kto to wtedy? A Pfala chyba trenował wtedy jeszcze. Nie wiem, kto to trenował. Ty będziesz pierwszy, a Leszek Wróbel zagra ostatniego. Taka para z, ni stąd, ni zowąd, nie? No. No i gramy ten mecz. Skończył się ten z wynikiem 1-1 czy 0-0. W każdym razie to był remis na pewno wtedy, w tym meczu. No i wracamy, Leszek mówi Wróbel tak. Słuchaj, mówi, ja mogę całe życie na stoperze grać. Jak ty mnie wszystko wymieciesz, to ja mnie już tu prawie nic nie zostawało do tego. To człowiek był młody, miał siły, to miał chęć jeszcze. No to. Pamiętam ten mecz, to był twardy mecz. Tam u nich grał taki Stasiu Komorowski na lewej obronie, a na w środku tam drugi taki Komorowski, taki Stasiu to był czarny chłopak, a ten drugi to taki ryżawy był. Też taki nieprzyjemny zawodnik był, ale już po meczu to w porządku, ale na boisku. To. I tam wtedy u nas na prawym skrzydle grał już Zbyszek Dmowski chyba. Niektórzy już nie żyje. I tak pamiętam, Warmia przyjechała do nas, to był mecz. Było to na wiosnę, a oni na jesień przyjechali, to już nowa runda była. No i Stasiu Komorowski, cześć, bo się dobrze z nim znałem. Ty, a gdzie jest ten, mówi chłopak, mówi, co ja tak z nim się tam stuknąłem w tym, na tym. Jak oni się zderzyli, to oba ja zabierze, to się zdanę, tam twardy za to bierze, nie. Ale podali sobie rękę wszystko, a ja mówię, ale po co o niego pytasz? Chłopie, mnie dopiero miesiąc, jak przestały żebra boleć. Cały czas mnie bolały żebra. Ja mówię, wiesz co, on też narzeka cały czas na to. Mówię, no to idź, no pogadaj. Tak to było. Bardzo się grało. Powie pan, czy może pan pamięta na przykład, jak był ten, te lata 70., tak, rozwój tego klubu naszego, czy rozwój piłki młodzieżowej, pamięta pan coś, że te grupy powstawały, gdzieś tam tych dzieciaków więcej się kręciło? To jeden, nie, no dzieciaków to było zawsze sporo. Mhm. Tutaj to już nie podlega żadnej tam dyskusji, to Orlęta zawsze to młodzież. Wszystkie te grupy, które wtedy już były obowiązkowe, to już tu w Orlętach, to lepiej by na ten temat to brat by ten by opowiadał. No ale ja jeszcze też muszę tego powiedzieć, bo ja grałem w Orlętach, to była okręgówka. Wtedy juniorzy razem z pierwszym zespołem, to ja przez 3 lata prowadziłem juniorów starszych. Tak. Wychowałem się nim, tak. Moim wychowankiem jest Sławek Kuglarenko przecież. A, czyli dobry zawodnik. Tak, tam jest jeszcze taki chłopak, ja nie powiem, jak się nazywa. Na tym zdjęciu to też był juniorem. Był Wochowski, tak, nie wiem, czy pamiętacie, taki Pyzaka, pamiętacie? Też nie będzie. No. To wszystko, to był dobry zespół juniorów. Mhm. Też z Belekim, nie, tam oni też nie lubili przygrywać po prostu. A tam juniorzy pod koniec lat 70. zdobyli wicemistrzostwo bo województwa. Tak. Także, no, zaplecze w Reszlu. Młodzież no, piłka tych młodych chłopaków i seniorzy, to nie byli chłopcy do picia. Do Reszla każdy zespół, który przyjeżdżał, nie dostawał przede wszystkim, nie dostawał punktów za darmo. W Resztu o punkty trzeba powalczyć.
lepiej wiedzą o tym zespoły olsztyńskie. Bo oni przyjeżdżali i od razu mówili, tylko panowie, nie uważajcie, mówi, że wreszcie, nie myślcie, że wreszcie dostaniecie punkty za darmo. Tutaj trzeba wywalczyć punkty, ale nigdy nie. My, prawie wszystkie zespoły wreszcie przegrywały te olsztyńskie, tu żaden zespół olsztyński. Pamiętam mecz z Gwardią Olsztyn, oni mieli tam skład wtedy, Maciek Lewiński, to wszystko tam wtedy, bo to milicyjny klub był. Do 60, tam chyba 5 minuty prowadzili z nami 1-0. A u nich taki wielki bramkarz był, Piłka się nazywał. No i to było tego. Ale Rysiek Sosnowski mówi tak, no Stasiek mówi, co my się mówi, damy im się ograć. Dawaj, bierzemy ich do kotła. Sędzia gwizdnął karnego, ja wiem, było 20 minut do końca meczu. Ja takiego karnego strzelałem. Postawiłem tą piłkę, patrzę, taki wielki bramkarz. Bałem się strasznie strzelać tego karnego. Ale wybrałem sobie jego lewy róg. Mówię, to niech się dzieje, co chce. Uderzyłem dosyć mocno, wpadła piłka do siatki. Wygraliśmy 6-1, 20 minut. Maciek Lewiński nie mógł się nadziwić. Mówi, Matko Boska, jak my mogliśmy ten mecz przegrać tak wysoko. No. Ale my mieliśmy wtedy siły. U nas też była taka zasada, to już sobie trenerzy ustalili. Zawsze jeden dzień w tygodniu był dniem biegowym. Zawsze biegaliśmy na ten. Jak ja teraz słyszę, ci chłopcy mówią, że oni by w teren nie poszli, to u nas była zasada. Kto nie przyszedł na trening biegowy, nie był brany na mecz, do składu, na mecz w ogóle. To była prosta zasada i to jest, każdy musiał wiedzieć, że nie będziesz grał w sobotę lub w niedzielę, by te mecze przeważnie się w niedzielę odbywały, jak nie przyjdziesz na trening biegowy. A treningi biegowe to takie duże dystanse były? Czy... Duże. No ta wielka pętla na przykład, na tory wychodziliśmy, ta duża pętla aż tam do komina, nie wiem, wiecie, gdzie był komin kiedyś tam. I w lewo tam i wracaliśmy przez Klewno. I tu jeszcze tu się nie wbiegało, tam przez Klewno cały Zydląg się wbiegało i dopiero to na stadion. Albo jak trenowaliśmy w Robawach, to nie było tak, pamiętam potem, jak była już trzecia liga, czy tam, i tam na trening się tu autokar przyjeżdżał, żeby zawieźć na ten. Mieliśmy tam się stawić i koniec, tu się przebrać i jest. Biegówka. O tej macie tam być i już. Nie było, że tak ktoś cię zawiezie. Solidna szkoła taka, tak, siłowa, tak? To, co... Ale później w nogach zostało, tak? Można było wybiegać, tak jak pan mówił, że dwa mecze... Biegaliśmy, a przede wszystkim jak był sezon zimowy, to się przygotowywaliśmy, jak no jeździliśmy też na obozy, ale jeśli człowiek przygotowywał, to przygotowywaliśmy się na tym błocie w Robawach. Tak? Tam był śnieg po kostki albo tak, te, i tam. Tam normalnie gierki, wszystko, tam się odbywało, to było tak ciężkie, ale za to na boisku potem się lekko biegało. No tak. No i nie awansowaliście po meczu z Gwardią Białystok i ten awans trzeba było odłożyć tam o trzy sezony, tak? O trzy sezony, bo w następnym sezonie chyba zajęliśmy trzecie miejsce. Znów tam. Następny sezon też byliśmy wysoko w tabeli, ale nie udało się. No, dopiero 86-84. Ten sezon. Ale już pan mówił, że jakby w tym sezonie już pan nie grał, tak? Tak, nie, ja już nie, ja już nie grałem. Karierę piłkarską. To już wtedy przyszedł. Pamiętam, wtedy debiutował Darek Fenik. Tam sporo tych ludzi przyszło tam. Takich tego. No i na dzień dobry w tej prawdziwej trzeciej lidze, pierwszy mecz Orlęta Stomil Olsztyn 3-0, tak? Byłem na tym meczu w Kętrzynie. Także potwierdziło się to, co pan mówił, że olsztyńskie drużyny miały z nami ciężko. Ciężko, tak. Może nie wreszcie wyjątkowo, tak? Boisko było akurat w tym. Tak. A boisko robił cały reszel. Nie tylko firma, wszystko. Jak przywozili, to tu ludzie przy tego. Tak? Sam ile tutaj przy tym boisku pracowało. Najwięcej to pracował Rysiek Sosnowski. On tu od rana do wieczora się. No i
nie kończąc granie, dla pana naturalne było takie przejście tutaj na drugą stronę, ale nie tak, nie odwrócenie się, nie zostawienie tych ornot, czyli tylko cały czas nie, do cały dzisiaj pan aktywnie wspiera z trybun. Nie, no tam teraz to już tam zawsze macie pretensje, bo tam krzyczy. Ja tam nigdy nie mam pretensji. Na Orlenda to ja złego słowa nie powiem, bo ja się tutaj wychowałem, do nikogo nie powiem złego słowa. Ale jak się niektórym nie chce biegać na boisku, to po co wychodzisz na tym boisku? No tak, ale ja mówię po co? Właśnie w takim kontekście, że cały czas został pan, bo i trzecią ligę tak, pan tak. śledził, tak? I no to w trzeciej lidze to... Słuchaj, ja ci powiem tam, w trzeciej lidze, a potem jak z tej trzeciej ligi spadliśmy, to spadliśmy po jakim czasie, potem drugi raz awansowaliśmy do trzeciej ligi. To jak już Dulko zasłabł, Mietek, bo on tam był tym prezesem, no to głównie już za Mietka Dulki w końcówce. Ja byłem wiceprezesem do spraw organizacyjnych. Całą kasę z Remy to ja załatwiałem przecież. A potem jak już ta czwarta liga była, bo była czwarta, jak spadliśmy do czwartej ligi, to jest wszystko, tylko było na moich barkach zrobię pieniądze wysłupać. A też było coraz ciężej o nie? No było coraz ciężej, bo już Rama słabiej coraz stała. A potem jak awansowaliśmy do trzeciej ligi, to już trzeba było mocno kombinować. Jeszcze pieniążki tak nie płynęły z terenu, to dogadaliśmy się z prezesem, że będzie nam przekazywał dwie maszyny miesięcznie. Te takie tyrarki, ona kosztowała, jedna kosztowała chyba 60 tysięcy. To były najbardziej chodliwe te pilarki. No i sprzedawaliśmy po prostu te. My sami jako klub sprzedawaliśmy to wszystko. Ona nawet na sklep nie zna, tego od razu. Nawet prezes Remy się dziwił, mówi: ja mam tu cały marketing, mają kłopoty ze sprzedaniem, a wy tylko dostaniecie od razu na pił sprzedajecie. Najlepszy marketing sportowy. Tak, żeśmy tego, pamiętam. Czyli jak podziałał pan jako wiceprezes jeszcze w tym? Tak, działałem. Tak. Długo działałem, ja w zarządzie byłem długo. Wtedy wszystko głównie się opierało na Remie. A bywało tak, że tam różne historie gdzieś tam krążyły po Reszlu. Czy rzeczywiście to było tak, że na przykład sędziowie byli, jak przyjeżdżali na mecze do Reszla, to byli pod bardzo dobrą opieką i stołowali się w ośrodku wypoczynkowym. To nie tylko w Reszlu, wszędzie takie czasy były. Takie czasy były. Trzeba było zadbać o gospodarstwo. Sędziowie mieli to tak, jeśli chodzi o sędziów, to sędziowie wreszcie mieli jak u pana Boga za pieca. To prawda jest. To prawda, tak. No był ośrodek wypoczynkowy w Świętej Lipce, tak? Tak. Tam często się spotykali. Sędziowie to też zresztą chętnie przyjeżdżali. Nawet już jak, jeszcze za moich czasów, jak przyjeżdżał tutaj przecież Gosiewski, taki sędzia, bo już nie żyje, tam dużo tych sędziów, tam Sokuła często tu przyjeżdżał i Chmielewski sędzia, tego nikt nie wie, ten co wreszcie był inżynierem, on przecież miał w pierwszą ligę gwizdał. No to tego. No i tu przyjeżdżali, to hotel był przecież zawsze nagotowany, tych schabowych, tych kurczaków, tego wszystkiego, te pełne kotły tu stało, to było, wtedy to były dobre czasy, pamiętam. Węgorze z Mazurskich Jezior. Węgorze też były, wszystko było. I tego, najgorzej taki pamiętam, jak ja byłem w wojsku i taki był tam Zupak, on był wtedy kapralem, ale już był zawodowym. Ja odchodziłem, to no, był kapralem zawodowym i potem po jakichś trzech sezonach patrzę, on przyjechał do Reszla jako sędzia. Ja mówię, a ty co? A zrobiłem sobie papiery, mówi tego. Ja mówię, to co na boku będziesz? Nie, jako główny. No i gramy ten mecz, wygraliśmy. Nie wiem, z kim my to graliśmy. Wygraliśmy 3-0, ale on tak za dobrze, za specjalnie za nami gwizdał. Pamiętam akurat ten mecz dobrze, nie? Jak on to gwizdał. Nie? No i po meczu wszyscy te kurczaki tam na stół wyjechały, te, w tych termosach.
smaczne, taki zapach, to Jurek, pamiętam, Smolik to wszystko przygotowywał, tam z Jurkiem Perłowskim, moim kucharzem, ten kierownik, a ten kucharz. No i to postawili to wszystko na ten stół, a on mnie tam woła i mówi tak do mnie, mówi, słuchaj, mówi, kurde, ja to tak specjalnie tych kurczaków nie lubię, one tak jakieś smaczne. Ja mówię, to schabowe są, jest schabowe do niego, nie? A on mówi do mnie, mówi, co ty, mówi, to wszystko jakieś takie niesmaczne. Ja mówię, ty z Upolu jeden, mówię, kurde, w wojsku zapierdzielałeś, zgara skórnego kotła ze wszystkimi, mówię, bo nie chciałem, szkoda ci było pieniędzy, żebyś się do kasy na obiad kupić, to z nami na stołówce jadłeś, a tutaj ci kurczaki smakują, mówię, co ty facet tutaj odwalasz, mówię do niego. A tam kurde się obraził, wtedy pamiętam, kurczaki mnie smakowały. No. A pan tutaj tak wymienia nazwiska zawodników, to z Braniewa, to z Olsztyna, czy jakieś takie kontakty z tymi zawodnikami poza piłkarskie też mieliście? Mieliśmy, ja miałem dużo, szczególnie z chłopakami z Olsztyna, z Wójtowiczem, z Bociańskim, tam już nawet nie wiem, dużo. Pamiętam, jak wtedy już takie czasy były, że no pieniądze były, nie, można tam już jak Mierzwiak nawet był prezesem, to nie było kłopotu. Ja tam miałem u niego tam też takie chody, chodziłem pieniądze, bo chłopaki myślą, że buty piłkarskie im potrzebne, ale oni Adidasy chcą już teraz, bo to kiedyś to tam nikt nie myślał, w tamtych korkach się grało różnie. No to tego. No dobra, to ja mówię, pojadę tam do tego. Tylko jedź, Darek Fenik mnie mówi, jedź do Komara, tam Komar taki, Komar czy jak on się nazywał? Na Jarotach taki sklep był. Śliwa, do Śliwy, o do Śliwy, Śliwa. No i ja tam pojechałem do tego Olsztyna. No i mówię, pójdę do tego Śliwy zobaczę. Ale patrzę w autobusie Jurek Wójtowicz. Mówi, pyta się, po co przyjechać do tego Olsztyna? Ja mówię, no jakieś płyty kupić, sprzęt, mówi, no i gdzie? Do Śliwy. Głupi jesteś, chodź, tu wysiadamy. Ja mówię, ja na Warmii mam sklep, mówi, ja ci dam lepsze buty jak Śliwa. Mówi, przynajmniej nie będziesz wiedział, że masz dobre buty sportowe. I poszedłem u niego, wszystko kupiłem na pniu, wcale mi drogo, tato nie wziął. Mówi, a ty wiesz, mówi, co tam kupisz od tego Śliwy? Mówi. Nie, ja to miałem tam u nich to. A kiedyś pojechałem z Jurkiem Milanowskim, już on tam też rządził. Mówię, Jurek, słuchaj. Ja tutaj mam rodzinę. Mówię, Czarek już tu był, tam był tego. Mówię, to ja do nich tam skoczę, a ty idź i załatw, mówi, to, co masz tam załatwić w Okręgowym Związku Piłki Nożnej tam w Warmińskim. Ja tam byłem, 3 godziny mi nie było, poszedłem, on tam chodzi. Przy tym okręgu, bo na Warmii wtedy było. I mówi, ja mówię, to załatwiłeś, Jurek, wracamy już. Co ty, Stasiek, wcale gadać ze mną nie chcą. Mówi, co ty żartujesz? Mówi, jak nie chcą, czy pieczątki ci nie chcą postawić? Te pieczątki trzeba postawić, żeby zawodnik mógł zagrać tam. Nie wiem, kto to był. Zachodzę tam, a tam siedzi ten Dziuba. I rządził wtedy Dziuba, on tam był jakimś tam i on gwizdał, Szymon Czyżewski. I gwizdał, i on, jego syn tam gwizdał, Szymon. Ja zachodzę tam do tego, mówię, a co wy macie z kłopoty? Mówię, pieczątkę wam ciężko postawić. Ja patrzę, a ten Dziuba ledwo gada. Taki skacowany niemożliwie. Mówi, no, ja mówię, Jurek, idź kup pół litra. Mówi, tam sklep, wiesz, gdzie jest sklep, no. Poszedł, przyniósł te pół litra. Tam postawił, dał dla tego Dziuby. Mówi, gdzie te dokumenty są? Ile moment, cyk, cyk, ja mam pół litra, chodzi Jurek na się, tak, nie mógł się domyślić, co. Tak sprawy załatwić. Tak te sprawy. To jak to Jurek był, nie? Tak, to pan Jurek Milanowski też troszeczkę podziałał w Reszlu, co? Trochę podziałał. To był najsłabszy piłkarz z wszystkich milanowskich. Bo on z Biszczynka, tak? Dobrze? Najlepszy był Ziutek, ten, który wyjechał tam do Białostoku. Potem był Kazik, no i Jurek. A tak według wieku to najstarszy był Jurek, Kazik i ten Ziutek, nie? Bo piłkarsko to był najlepszy Ziutek. Bo ci to takie kopacze byli. A jak Jurek tam nieraz słyszy, jak na trybunach on zacznie opowiadać, to jak on w Orlęta grał, on tam grał jeden sezon na prawej obronie, tam jak
pamiętam, Stasiek Żubrycki chyba skończył tę grę. To nie było kogo tu. Tam. To wzięli pana Jurka. Tak, tak. Tak. Dopóki go nie wyrzucił chłopak z reszta, Chamik, Władek, już nie żyje. Władek. Ktoś grał w tych 60-tych grał na prawej obronie, był lepszy od Jurka i Jurek na ławkę. Fajna historia. Ja mam historię. A zespołem, jak pamiętam, zespołem to taki zespół powstał. No właśnie, to zapomnieliśmy. Ja tej jednej rzeczy nie pamiętam, jak tu przeglądałem, to jak ty tu napisałeś, że Tadek Grzegiec grał w Orlandach. On grał, to ja go tu, ja go nie pamiętam. Jest na zdjęciu. Jest na zdjęciu, tak? Tylko, że to był, on mówił, że tutaj z dwa sezony zagrał, później poszedł do wojska i wrócił tam na chwilę tylko i ale jest w tej takiej pierwszej drużynie, gdzie jest... Że on grał w tym, w Społem, to ja wiem, na pewno. Bo pamiętam, graliśmy z nimi, oni do A-klasy, my jakoś wtedy w A-klasie i oni awansowali do A-klasy. To był mecz chyba w A-klasie czy w okręgówce. Nie przypomnę sobie dokładnie, jak to było. Bo oni tam długo nie grali z nami, jeden sezon chyba z nami grali w jednym. My awansowaliśmy, a oni chyba spadli wtedy, ja nie wiem, jak to tam było. No i jak pan te mecze wspomina z zespołem? A tu nie ma co wspominać. Pierwszy mecz, który z nimi graliśmy, nie wiem, czy to pierwszy tam, w każdym razie tu był w tym, nas tym. Wygraliśmy 4-0, to ja na Tadka Żygisa przecież z 11 metrów za bramkę głową dwa razy zalobowałem za kołnierz. No on się do dzisiaj mówi, jak ty mówimy te bramki strzeliłeś, to ja sam nie wiem. No. 4-0. W meczu były, w drugim to nie wiem, jakie tam były. My tylko dwa razy z nimi graliśmy mecze mistrzowskie, bo tam nawet za specjalnie sparingu z nimi graliśmy. No tak, jak pan mówił, mecze z Jedlągowców na Reszel się kończyły tak, jednostronnie. Tak. No ale co, drużynę z Połem bardziej tworzyli ludzie z miasta, tak? Miasta, tak, tak. Tam ja nie wiem, czy z Jedlągów ktoś grał tam. No pewnie nie, jak miał pod nosem wygranie tutaj, tak. Tak. Ale tak, to był sezon 67-68 w A-klasie. No. 4-1 i 4-0. No. Ordenta to w górą. Tym, co było 4-0, to ja mu dwie za ten. Bo tego pierwszego to tam za specjalnie pamiętam, pewnie też grałem, bo tego. To tam tatkowi Tadek Grzegi zbronił, to stąd go pamiętam, że on tam bronił. No. Bo mi się w tej narzędziowni pracowało, to zawsze mi, jak śniadanie, to przypominał. Pamiętasz, Stasiek, mi za kołnierz dwie rzuciłeś? Ale to tam ja wiem, tam mówię, tak, Tadek, no, wiem, że wygraliśmy 4-0, no. Tak to było. No a ten klub LZS z Połem tam długo chyba nie funkcjonował, co? No jakieś 5 lat funkcjonował. Tak. Może więcej, ja nie wiem, no. W każdym razie. Jak się rozsypał, to garstka piłkarzy, która chciała grać jeszcze w piłkę, dołączyła do Orląt, czy raczej zawisiła? Trzech ludzi dołączyło. Dwóch to pamiętam, to był Tosiek Warkalewicz. I był, bo nie jak to Tosiek był, bo Tosiek był u nas w Orlętach, potem wypadł, znalazł się tym Społem, a drugi to był Franek Zentorski. On w Orlętach nigdy nie grał, on od początku Społem, grał na prawej obronie tam i jak już te Społem się rozsypywało, to on przyszedł, pytał, czy ty. On mnie się pytał, bo ja od niego byłem tym kumem. Trzymałem mu dzieciaka, to mówi Stasiek, ja tam u was na tej prawej obronie, to no musisz z tym, z Chamikiem będziesz walczył, mówię o miejsce, jak chcesz. No i przyszedł i wywalił Chamika do boksu. Szybszy był, twardszy. Twardo na nogach stał, byle kto go nie przywrócił. A było trochę tych ludzi tutaj. No jest to wspominać. Można by siedzieć godzinami. Tak jest. Było. Ale Jurek Pyrzak to był zawierty też. Pamiętam. Kto to przyjechał? Taki ciężki mecz graliśmy. Wygraliśmy ten mecz.
to było na środku boiska, to będę pamiętał, zawsze Jurek też to pamięta, mówi, jak tu, jak Łukasz trenował pierwszy raz tego, no, często tu przyjeżdżał. Mm-hmm. I mówię, tam z nim rozmawiamy. I on mówi, pobiegało się po tym boisku, pobiegało, mówię, ale się pokopało też. Pamiętasz to, mówi? Ja mówię, pamiętam, i mówię, tego nie idzie zapomnieć, mówię. W środku boiska to było. Nie wiem, ktoś mu tam coś powiedział. Drużyny przeciwnej. On się tam nie zastanawiał, podszedł, kopnął go w kostkę i koniec tam. Tu gdzieś tak w tą nogę. Tamten krzyczy, sędzia, sędzia tam. Mówi, co krzyczysz? Mówi, na rozdrabiasz, a potem krzyczysz i Jurek. Jurek to... Wiemy, różne były. Jeszcze pana Jurka Pyszaka będziemy mieli okazję tutaj niebawem gościć, także pewnie usłyszymy tę historię z jego ust. Nic, panie Stasiu. Dobry chłop. Było bardzo nam przyjemnie. Dziękujemy serdecznie, że pan nas dzisiaj odwiedził. Jest. Dziękujemy naszym i państwa gościem. Był dzisiaj pan Stanisław Majszak, jedna z legend klubu, wieloletni zawodnik, a później działacz, trener, jak się okazuje, juniorów, tak? Także... No, przez 3 lata prowadziłem juniorów i to mi nikt tam nie zaproponował ani z klubu, nie tego, korekt księgowy. Mówi, ja tu mam kłopoty, mówi, z rozliczeniem tych juniorów, mówi. Ty taki solidny chłopak jesteś, mówi, czy byś nie wziął tych juniorów, co, ty nie poradzisz sobie? I sobie tam poradził. A on mówi, ale mówi, byś ten, już wtedy trzeba było mieć papiery instruktora, żeby instruktora, bo teraz to już to tam nic nie znaczy prawie. Ale mówi, ja piłki nożnej nie mam, mam instruktora piłki ręcznej. On mówi, to nie przeszkadza. Bo ja grałem w reprezentacji szkoły, jak w zawodówce, w reprezentacji szkoły w tej piłkę ręczną. Graliśmy tam, mieliśmy niezłą pakę. Graliśmy w finale z liceum tym. Tam szło, to było tych eliminacji, nie wiadomo. Doszliśmy do finału, to byliśmy Puchar Kuratora, nie? I w nagrodę nas wysłali wszystkich na obóz do Iławy. W czasie wakacji, na 2 tygodnie na obóz. I tam zrobiłem papiery instruktora. Kto chciał, to 2 tygodnie, mówi, co ty sobie nie poradzicie. Ten cały szef tego obozu, ja go nawet nie znałem za specjalnie. Pierwszy raz go w życiu widziałem tego gościa, pewnie jakiś tam z Iławy nauczyciel. No i tego. I z tej racji miałem papiery instruktora w piłkę ręczną. Mam jeszcze do dzisiaj. One już tam nic nie znaczą pewnie. Ale przydały się do... Przydały się, tak, no bo to można było, jak, abyś miał papiery instruktora. No. Nieważne, że piłkę ręczną, no możesz i w tego. Ale odnajdywał się pan z tym jakby... W trenerce? Tak, w trenerce? Nie, ja mnie to jakoś nie pociągało. Tak. Tak jak mnie nie pociąga prawo jazdy. Lepiej, żeby ktoś woził. Nie, no moja kobieta i Czarek i wszyscy mówią, ojciec, czemu ty sobie nie zrobisz prawo jazdy? Ja mówię, i teraz to już nie, no ale jakby młodszy, nie? Nie, tam mówię. Ja mam taką zasadę, mówię. Jak sobie lubisz wypić, to lepiej nie rób tego prawo jazdy. Tak. Złota zasada, żeby każdy sobie brał do serca taką zasadę, to i bezpiecznie by było. To lepiej nie rób tego. W wojsku, jak byłem, taki kapitan Miernik, potem go spotkałem w Biskupcu, jak on mnie namawiał, chodź do mnie, mówi, na ten warsztat, mówi, kurde, to, przecież mówi, prosiłem cię takie tulejki, to mówi, ja nie wiedziałem, że ty jesteś tego, tokarz, mówi, ja nie jestem tokarz, mówi, ja tam tylko tak amatorsko toczę, mówi, ten ślusarz, mówi, narzędziowy do niego, a on mówi, ale mówi, tutaj, mówi, ty jest, nie jesteś tokarz, ale wszyscy ci tokarze, co się tu zgłaszają, to mówi, żaden nie umie tyle toczyć, co ty, mówi, nawet noży nie umie ustawić, mówi, nie, to zawsze mu tam pomagałem na tym, chodź do mnie, mówi, chłopie, jest. Jak nie chcesz jeździć samochodem, ja ci tak zrobię te prawo jazdy. On tam za to wszystko był wojsko odpowiedzialny, tak techniczny był, nie? Nie, mówię, kapitanie, nie, ja się w to nie chcę bawić. Tam, mówię, ja się nie wiążę z wojskiem. Mówię, ja tam odbędę i wracam do domu. Nie, tam, mówię, potem tak jak już wychodziłem, mówi do mnie tak, głupi jesteś, mówi, że nie chciałeś w wojsku zostać. Ja mówię, co ja bym to robił? To samo co ja, zobacz, ja chodzę w nosie, dłubię i pieniądze biorę. No, tak no. Dziękujemy panie Stanisławie za rozmowę, było nam bardzo miło. Dzięki, do następnego. A